Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w 10 rytualny dzień. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić lampion miłości. W momencie, kiedy chcecie zwiększyć siłę uczucia, emocji, zwiększyć siłę porozumienia, ten lampion będzie dla Was. Czego potrzebujemy? Biała świeca, która oczyści nam przestrzeń, świeca ołtarzowa, czerwony mazak, czerwona nitka, czerwona świeca, z ziół miętę i lubczyk oraz słoik, w którym zamkniemy naszą magię. Ja bardzo często używam tych poświeczkach, tak, słoiczków. I teraz tak, to wszystko macie tutaj naszykowane. Co robimy? Zapalamy białą świecę ołtarzową, która oczyszcza naszą przestrzeń. Możecie również przygotować sobie dwa zdjęcia, ewentualnie Was na jednym zdjęciu, tak jako parę. To też się przyda. Ja tutaj tego nie użyłam, no bo tylko Wam pokazuję, a nie magikuję jednocześnie. I teraz tak. Bierzecie czerwoną świecę, na której wypisujecie swoje imię, datę urodzenia, ukochanej osoby. Pamiętajcie, że jest to magia sympatyczna. Wolnej woli nie naruszy, a może coś wzmocnić. Zapalacie świecę. Bierzecie swój słoik i rysujecie na nim symbole, które kojarzą Wam się z miłością. Nie wiem, może być serducho, albo najlepiej dwa, żeby to były symbole podwójne. Może być para gołąbków, ptaszków, nie umiem, także słuchaj, nie oceniajcie. Nie oceniajcie ptaszki tutaj, które w dzióbku niosą sobie girlandę, mogą być jeszcze jakieś serducha tutaj, o, po prostu rysujecie te symbole miłości. Dobra, wczuwacie się, polepszacie swój związek, miłość, to wiadomo. Wrzucacie do słoiczka zdjęcie, wrzucacie naprzemiennie dla mnie i dla niego miętę z lubczykiem. Dla mnie i dla niego. Ja będę miętą, Ty będziesz lubczykiem. Trzy takie szczypty. Resztę można już spokojnie wrzucić do słoiczka. Proszę bardzo. Zdjęcia. I teraz tak. Zakrywacie słoiczek. Tak wiem, słoiczek. Bierzecie czerwoną niteczkę. Motacie ją trzy razy wokół słoiczka i zawiązujecie na trzy supełki. Taki artefakt schowacie gdzieś w domu, najlepiej w sypialni, tak żeby nikt go nie widział, a żeby służył ku wzmocnieniu miłości. Czekacie, aż świeca czerwona wypali się do końca i resztki po tej świecy zakopujecie. Tak wygląda lampion miłości. Pamiętajcie, że jeżeli weźmiecie słoiczek, potem już późniejsze czerwone świece ku wzmocnieniu możecie wystawiać i palić na tym słoiczku, tak żeby wzmacniać swoją magię od czasu do czasu, swoją magię miłosną. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Do zobaczenia w kolejnych vlogmasowych rytuałach. Pa, pa!